Cześć, z tej strony Jarek. Dziś wraz z Jędrkiem skupimy się na elementach związanych ze skakanką, która jest niezwykle ważna i często występuje w treningach cross i budzi przy tym wiele emocji, gdyż sprawia dla wielu osób wiele problemów. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na początku na tym, jaką skakankę wybrać do skakania w treningu cross, bo nie jest to skakanie zwykłe, gdyż jest to skakanie tak zwane double unders, czyli skakanie polegające na tym, że linka musi dwukrotnie przejść pod stopami, a więc linka musi poruszać się bardzo szybko, dlatego musimy dobrać taką skakankę, która pozwoli nam tę szybkość uzyskać. Na pewno nie będzie to najlepszym rozwiązaniem, jeżeli będziemy używali tradycyjnej skakanki, taką jaką znamy ze szkoły podstawowej, czy z treningów bokserskich, czy jeszcze innych treningów, gdzie uchwyty są de facto nieruchome, linka jest materiałowa, jest często gruba, jest sporządzona z rzemienia lub jeszcze innego materiału, na który nie wygenerujemy odpowiedniej prędkości do tego, żeby skakać efektywnie double unders. Dlatego warto zaopatrzyć się w skakankę, która będzie miała odpowiednie łożyska, tak, żeby można było uzyskać bardzo sprawny ruch obrotowy. Oczywiście taka skakanka potrafi kosztować krocie, bo rozpiętość cenowa jest ogromna. Możemy kupić stosunkowo tanią skakankę za kilkadziesiąt złotych, a jednocześnie możemy kupić skakankę za kilkaset złotych. Niemniej jednak wprawdzie różnie mówi się o skakankach, ale skakanka sama nie skacze. Tak naprawdę skaczemy my i technika naszego skakania pozwoli nam tak naprawdę później skakać na dowolnie wybranym sprzęcie. Co powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o rozpoczęcie w ogóle pracy ze skakanką? Pierwsza rzecz, na której powinniśmy się skupić, to jest długość skakania. Jędrek nam zaraz pokaże, jak tą długość należy zmierzyć. Warto tutaj skupić się na tym, że każda skakanka, którą będziemy używali, ma regulowaną długość linki. I to jest kluczowa sprawa, bo długość linki jest indywidualna dla każdej osoby, ponieważ ma związek z naszym wzrostem. Jak zatem powinniśmy dobrać długość skakanki? Wstawiamy stopę w środek skakanki, naciągamy linki i trzymając rączki równolegle do podłoża, linka powinna osiągnąć wysokość klatki piersiowej osoby, która będzie korzystała z tej skakanki. I w tym momencie, gdybyś Jędrek mógł stanąć jeszcze bokiem, będzie bardziej to widoczne. Możecie zauważyć, że linka rzeczywiście znajduje się na poziomie klatki piersiowej Jędrka. I to jest prawidłowo dobrana długość skakanki. Niektóre osoby błędnie próbują dobierać długość skakanki poprzez wstawienie dwóch stóp, ale zobaczcie, co się stanie. Jeżeli wstawicie dwie stopy, to automatycznie linka się skraca i wydaje nam się wówczas, że ta długość jest za krótka. Tymczasem ona jest poprawna w momencie, kiedy będziemy stali jedną stopę. Double unders, czyli technika podwójnego skakania na skakance, niezwykle ważne ćwiczenie w treningu cross. Ćwiczenie o charakterze metabolicznym, spotykane praktycznie codziennie w naszych treningach. Jak należy poprawnie wykonać to ćwiczenie, pokaże nam Jędrek. Na czym należy skupić się, wykonując poprawnie tą technikę skoku? Mianowicie, skaczemy na złączonych razem stopach, ruch inicjujemy z nadgarstków, łokcie trzymamy blisko tułowia. Jak należy poprawnie rozpocząć ćwiczenia, a więc przyjąć tą pozycję wyjściową? Zwróćcie uwagę na to, jak należy trzymać ustawione ramiona. Łokcie są blisko tułowia, przedramiona lekko rozchylone, po to, żeby inicjować ruch z nadgarstków. Stopy złączone. Niezwykle ważne w treningu cross, jako treningu funkcjonalnym, jest stabilizacja centralna, więc dotyczy to również skakania podwójnego, gdzie trzymamy mocno napięty brzuch, ponieważ jeżeli nasz kor będzie zachowywał się tutaj bez napięcia, jeżeli będziemy tutaj bez napięcia, to ćwiczenie dla nas będzie bardzo trudne i męczące. Najczęściej popełnianym błędem w technice podwójnego skakania na skakance jest ustawienie zbyt szeroko ramion, uniemożliwiające tym samym inicjowanie ruchu z nadgarstków
Wówczas dokonujemy kompensacji tego ruchu poprzez uruchomienie stawów ramiennych, co powoduje nadmierne zmęczenie i uniemożliwia prawidłowe przejście linki pod stopami. Kolejnym najczęściej spotykanym błędem jest nieprawidłowe ustawienie sylwetki i podciąganie wysoko kolan, przez co tracimy stabilizację w obrębie koru. Kolejnym błędem, równie często spotykanym, jest odwrotna sytuacja, kiedy łamiemy kor, wysuwając nadmiernie stopy do przodu. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii. Piszcie w komentarzach, co sprawia Wam największy problem, postaramy się Wam pokazać, jak sobie z tym poradzić.